Witam Was, z tej strony Marcin Skrzyniarz, zielarz fitoterapeuta. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać kilka roślin, po które możecie sięgnąć w sytuacji, powiedzmy, że skrajnej, kryzysowej, w sytuacji głodu. Które to rośliny uważam, że warto znać, gdyż w dużej mierze występują wokół nas, bardzo często na terenie całego kraju i mogą nam zapewnić przetrwanie w sytuacji, powiedzmy, jakiejś kryzysowej właśnie. Natomiast oprócz tego również mogą urozmaicić zwyczajnie naszą kuchnię, która wiemy, jak bardzo często bywa jednak bardzo uboga i nudna, powtarzalna, no i oparta w dużej mierze na roślinach sklepowych, uprawnych konwencjonalnie, które to są pędzone głównie tymi samymi w kółko pierwiastkami NPK, na dłuższą metę doprowadzając po prostu do braków w naszym organizmie, a te braki w naszym organizmie mogą się przyczyniać do rozwoju chorób, przede wszystkim przewlekłych, jako choroby cywilizacyjne zwyczajnie. Rośliną, którą to wzbogacić możecie swoją dietę zarówno w potrzebie zdrowotnej, jeżeli chodzi o chociażby wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, poprawę stanu jelit przy stanach zapalnych jelit, ale i właśnie w sytuacji głodowej ze względu na bardzo bogaty profil tłuszczowy, zwłaszcza pod kątem obecności kwasu gamma-linolonowego, nawet do 9%, jeżeli chodzi o ten tłuszcz, wśród tłuszczy w tej roślinie. Oczywiście najcenniejszy jest olej, ale w korzeniu też go znajdziecie. I mowa właśnie o wiesiołku dwuletnim. Ja tutaj stoję przy grządce, gdzie mi się po prostu go bardzo dużo nasiało i specjalnie go zostawiłem z myślą o tym, żeby go później wykopać. Tutaj widać jego kwiaty. To jest taki egzemplarz średniej wielkości, bym powiedział. Ogólnie rzecz biorąc, widać, że one potrafią mieć nawet do 1,5 metra wysokości, jeżeli chodzi o rośliny już takie kwitnące w drugim roku. To są takie charakterystyczne nasionostany, też charakterystyczne, trochę podobne do dziewanny kwiaty żółte. Przez to też jest nazywane właśnie ludową świecą, gdyż one oznaczają, po prostu odznaczają się bardzo w wieczornych klimatach mocno, zdaje się, trochę działają fluorescencyjnie i co? No, przyciągają ćmy w ten sposób. A tutaj ta rozeta liściowa, która może przybierać wręcz bordowe zabarwienie w zależności od chłodów i mrozów, jeżeli występują, i też ekspozycji na słońce w zimniejszych okresach, no może właśnie takie barwy przybierać. Teraz jest zielona, i takie rozetki oznaczają, że to jest pierwszy rok wzrostu tej rośliny. Oznacza, że ten korzeń jest właściwy do wykopania, gdyż nie jest na pewno twardy. Cała energia jeszcze nie poszła w kwiaty, więc no, zaraz przystąpię tutaj do wykopania i zobaczę, jakie te korzenie są tutaj do zjedzenia w tym momencie duże. No, udało mi się już wykopać trochę tych korzeni i chciałem Wam tutaj pokazać zatem, jak one mniej więcej wyglądają. No, te korzenie, gdyby była ziemia idealnie prosta, bez żadnych dodatkowych kamieni i tak dalej, gród, to byłyby po prostu faktycznie takie typowo palowe, podłużne, ale jak widać, też mają tendencję do czasami rozwidlania się, w zależności też od tego, jaka jest gleba. Generalnie bardzo często można je spotkać na terenach też równie takich, gdzie bywa także spotykana dziewanna, czyli raczej glebach nawet dość słabych, piaszczystych, lekkich. W naturze bardzo często go znajdziecie, w sumie jest często spotykany przy torach, przy takich jakichś nasypach, gruzowiskach. To roślina dość ruderalna, ciepłolubna dość relatywnie, no i słonecznolubna, lubi duże nasłonecznienie, to trzeba przyznać. No i co? No jest to warzywo tak naprawdę, które w Polsce było przecież spożywane bardzo często. Jest to nasze stare warzywo obecne w kuchni, które zostało wręcz zapomniane. No dzisiaj popularny jest olej z wiesiołka, faktycznie, trzeba przyznać. Przypomnę, że olej z wiesiołka ma bardzo właściwości faktycznie silnie neuroprotekcyjne i ochronne na układ krwionośny. No, bywa też zalecane zwłaszcza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Są badania, gdzie wskazuje się,
że naprawdę bardzo mocno podnosi iloraz inteligencji dzieci, jeżeli matka karmi właśnie mlekiem piersią, swoim mlekiem, jednocześnie suplementując olej z wysiołka. Ale jeżeli chodzi o ten olej, w tłuszcze bogate są, jak wspomniałem, korzenie, także jest to świetny pokarm uzupełniający naszą dietę, ją wzbogacający. Zawiera polisacharydy, małe ilości również inuliny, dużo śluzu, idealnie działa łagodząco na przewód pokarmowy, przeciwzapalnie również. No i przede wszystkim odżywczo, zawiera dość sporą ilość witaminy E, dużą ilość fosforu. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o smak, no to jest, powiedzmy, że na poły słodki, troszkę pikantny, trochę orzechowy, no trzeba po prostu spróbować. Można jeść na surowo, natomiast raczej zalecane jest lekkie przygotowanie, chociażby zblanszowanie czy też podsmażenie. Nawet nie trzeba go odbierać za bardzo ze skórki, wystarczy wyczyścić i taki wiesiołek można spożywać. Liście także można spożywać, najlepiej je właśnie również zblanszować, może w nieco mniejszej ilości, gdyż tutaj ten smak może nam też tak nie przypaść do gustu, natomiast jako dawka przede wszystkim witamin z grupy B to także się może sprawdzić. Także mamy to świetne warzywo, też całkiem ładną roślinę ozdobną, którą to warto na pewno zapoznać i od czasu do czasu być może wykorzystywać. I kolejna roślina, powiedzmy, że głodowa, przy której się znajduje, to jest mianowicie topinambur, zwany też słonecznikiem bulwiastym, o bardzo charakterystycznym pokroju, no typowym dla takich różnego rodzaju słoneczników, które właśnie zawierają bulwy pod ziemią, które stanowią dla nich sposób na przetrwanie jako roślina wieloletnia. I jest to słonecznik, który faktycznie jesienią zaczyna zakwitnąć dopiero i bywa przez to też bardzo wartościowym pożytkiem dla pszczół, bogatym zwłaszcza w różnego rodzaju nektar i pyłek dla zapylaczy o tej porze roku, co też wcale nie jest takie oczywiste i powszechne. Ma potencjał inwazyjny, tutaj akurat go znajduję przy, powiedzmy, że polnej drodze i faktycznie on tutaj jest już wiele lat. Czasami przychodzą tutaj dziki i potrafią rozryć to miejsce w poszukiwaniu bardzo wartościowych bulw. I właśnie do tych bulw chciałem się odnieść, gdyż to właśnie one stanowią także dla nas, jakże podobnych do świń, organizmów tak naprawdę, wartościowy pokarm, który to może również wspierać nas zdrowotnie. Bulwy akurat topinamburu znajdziecie w dobrych warzywniakach, takich luksusowych, również w luksusowych restauracjach, ale tak naprawdę no, kojarzy się on trochę z biedą, zwłaszcza popularny był na Śląsku w okresach kryzysowych jego spożywanie. No i topinambur jest bardzo bogaty w przede wszystkim inulinę, która to jest wielocukrem, który to stanowi rodzaj prebiotyku w naszych jelitach, w jelicie grubym zwłaszcza, podkarmiając bakterie, które tam bytują i które wspierają również naszą odporność. Jednak przedawkowany może faktycznie spowodować różnego rodzaju wzdęcia, więc jeżeli takie się pojawiają, to wtedy należy jednak ograniczyć jego spożycie. Natomiast bardzo wskazane jest, jak spożywać go jako taka forma przekąski, zwłaszcza w postaci chipsów. Faktycznie jego bulwy są słodkie, oczywiście nie tak inwazyjnie słodkie, ale mają posmak w ogóle też słonecznika, więc to jest to całkiem sympatyczny surowiec. Wystarczy go podgotować bądź upiec, na surowo, w małych ilościach także można. No i przede wszystkim może on nam wspomagać nasz organizm w walce również z złym profilem lipidowym, ale także przy problemach z cukrzycą może być jak najbardziej wskazany, przy podniesieniu odporności, przy różnego rodzaju dysbiozach, także topinambur także ma szerokie zastosowanie. No i polecam mimo wszystko go sadzić, chociaż jednak trzeba przyznać, że no, ze względu na ten potencjał inwazyjny, no, bywa także nazywany zemstą sąsiada, tak? Podobnie jak na przykład sumak, octowiec. Więc no, trzeba przemyśleć miejsce, gdzie się go sadzi. Różnego rodzaju gryzonie także lubią sobie go gdzieś kumulować pod ziemią, robić jego różnego rodzaju spiżarnie, gromadzić go w swoich spiżarniach
i przez to też potrafi wyrastać nagle w jakimś zupełnie innym miejscu w ogrodzie, no tam, gdzie akurat jakieś gryzonie zapomniały, że zrobiły zapasy. Ale mimo wszystko jest to roślina wartościowa, także płatki można jego spożywać, więc jakoś surowiec przede wszystkim moczopędny, tonizujący, wspomagający odtruwanie. Także warto mimo wszystko ten świński ziemniak, śląski ziemniak, topinambur, inaczej też słonecznik bulwiasty, mieć i spożywać. Nie tylko w okresach oczywiście kryzysu. Tutaj udało mi się wykopać. Bardzo marne. Tutaj mamy te bulwki w korzeniu. No, wszystko zależy tak naprawdę od gleby, na jakiej rośnie. No, potrafią te jego bulwy być, powiedzmy, nawet 15 razy większe w wielkości prawie że ziemniaków. Także to nie jest tak, że to jest totalnie drobne, że nawet nie ma na to spojrzeć. Ale no, w sytuacji kryzysowej to dobre i to, tak? Lepsze to niż nic. Ile tego topinambur tutaj rośnie. Także z głodu byśmy nie umarli. Cieszmy się, że żyjemy też w takim klimacie, gdzie tak naprawdę zawsze jest coś do znalezienia. Jest wszędzie zielono, wszędzie coś, życie, jest ziemia życiodajna, wszędzie coś tak naprawdę daje życiodajny również plon. No i jestem teraz na łące w poszukiwaniu kolejnej rośliny jadalnej, która naprawdę występuje bardzo powszechnie na terenie całego kraju i również może być do wykopania nawet zimą, gdyż słabe zimy, kiedy ziemia nie jest zamarznięta, no to nie ma problemu, żeby ją wykopać. Ja akurat teraz słabo się zaopatrzyłem w narzędzia, przejeżdżając koło tej łąki rowerem. Natomiast no mam taką mini haczkę, ale już próbowałem wykopać, średnio to idzie. Ale do czego zmierzam? No mamy tutaj, ta łąka jest akurat wykoszona. Tutaj nie rzucają się w oczy jakieś poszczególne, konkretne rośliny. Ale jak przyjrzymy się bliżej, to wszędzie mamy tutaj tak naprawdę mini marchew. Marchew, ale też i krwawnik. I w sumie to fajnie, że tutaj obok siebie się znajdują, bo łatwo by je można było pomylić. No krwawnik nie jest aż tak stricte jadalną rośliną, jest stricte bardziej leczniczą. I tutaj faktycznie trzymam teraz liść krwawnika. Natomiast no krwawnik ma taki swój dość mocno alejkowy też zapach, tak? No specyficzny, podobny do wrotyczu. Więc to jest charakterystyczne. Zresztą wrotycz też tutaj rośnie, tak? On był skoszony, więc jest teraz tylko liść, a i pewnie jeszcze będzie może kwitł za jakiś miesiąc w październiku. Natomiast mamy też tutaj mini odrosty skoszonej marchwi. I to jest właśnie ona. No tutaj widać, że te liście są o wiele szersze niż u właśnie krwawnika. Także jest zdecydowanie różnica. I ta marchew, no, pachnie marchwią, tak? Ona też miewa czasami takie antocyjanowe zabarwienia na łodygach, ale tutaj akurat nie są widoczne. No, marchew, jest tutaj jej mnóstwo, z tym, że no, ta marchew jest bardzo małe te korzonki będą. O, tutaj widać takie bardziej bordowe zabarwienie antocyjanowe na liściach. W sumie ten korzeń nie jest taki mały, tutaj się wydaje. Oczywiście ta marchew dzika jest na pewno mniejsza niż ta marchew przez nas uprawiana. Natomiast ja spróbuję tak po prostu wyrwać, ale średnio to idzie. Jeżeli ziemia jest twarda, ubita, zazwyczaj taka jest na łące, no to średnio nam to będzie szło. Ale widać, że ten korzonek ma tutaj jakieś około centymetr średnicy, więc nie jest tak źle. I ta biała marchew jest równie wartościowa, prawie że co ta pomarańczowa.
A przede wszystkim stanowi źródło pokarmu w sytuacji jakiejś kryzysowej, głodu. Świetnie też może się sprawdzić zwyczajnie jako przyprawa do zup, do naszych posiłków survivalowych. No po prostu jest to dzikie warzywo. No jedynie biały korzeń, więc nie ma tego beta-karotenu, tej luteiny, tej zaaksantyny, tyle co marchew pomarańczowa. Ale również jest wartościowa, również ma właściwości przeciwwirusowe na surowo, przeciw wysokiemu cholesterolowi również, ale także neuroprotekcyjne, co też jest istotne w przypadku marchwi, lekko uspokajające i również trochę moczopędne, wzmacniające, przeciwzapalne, łagodzące stany zapalne jelit. Więc marchew dzika taka również jest bardzo wartościowa. I zanim była pomarańczowa marchew u nas w Europie, w ogóle jakkolwiek była, no bo Holendrzy ją wynaleźli, stworzyli w XVII bądź XVIII wieku, to głównie na naszych terenach przynajmniej ludzie zajadali się głównie tą marchwią właśnie białą. Ale patrzcie, nie jest tak źle, coś tam mi się udało wykopać tą dziabką. No nie jest łatwo, ale jakoś idzie. No i takie mini korzonki po obtrzepaniu ziemi białe nam się tutaj rysują. Nie wiem, gdzie ona mi polezła. Nie widzę. O, jest. No to taka mini. Ale tutaj niektóre bywają większe, tak? No to jest matka, tak? To jest matka tej marchewki właśnie. Liście w ogóle jej niektórzy palą. Nawet łącząc ją z konopiami. Nawet indyjskimi. Ale same w sobie mogą mieć również działanie lekko relaksujące. No to tak, powiedzmy, że rytualnie miałoby jakieś znaczenie. W każdym razie jest to przede wszystkim nać, jak i korzeń, świetna przyprawa i po prostu jarzyna do zup. Także jak widać się da. Ja tutaj sobie wykopię trochę na nadchodzące warsztaty, które będę robił częściowo właśnie z dzikiej takiej słowiańskiej kuchni. Kolejna roślina, która może być przez Was spożywana zarówno na surowo, jak i po przetworzeniu i dostępna w zasadzie również cały rok, o ile ziemia nie jest zbyt zamarznięta, to oczywiście pasternak zwyczajny. Pasternak możemy uprawiać w ogrodach jako roślina typowo jako warzywo, jako kultywar ogrodowy. Jest ten pasternak nieco większy niż ten występujący na dziko, ale praktycznie jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny tej rośliny, nie różni się jakoś znacznie, natomiast no, poza tym, że jest oczywiście mniejszych rozmiarów. I tutaj w tym miejscu akurat, gdzie teraz się znajduję, jest właśnie pasternak i możecie zobaczyć faktycznie, jak on tutaj się prezentuje. Taki pasternak to w tym wypadku jest akurat jednoroczny. Nie ma tutaj w tym miejscu akurat kwitnących kwiatostanów, natomiast one są spłaszczone, kwitnie raczej ogólnie w trakcie lipca i ma po prostu, odróżnia go to w dużej mierze od innych selerowatych, że te kwiaty są takie bardzo jasno zielone. Trochę podobne do kopru, tylko większe nasiona posiada. No i zapach jest dość pietruszkowy, o nieco takim słodkim, anerżowym przełamaniu. Korzenie jego są jak najbardziej również białe, takie lekko żółtym, kremowym zabarwieniu. Zdecydowanie generalnie mogą być większe nawet niż pietruszka typowa, korzeniowa, którą możemy nawet kupować w sklepie. W słoneczne dni trzeba uważać na tego typu rośliny, ponieważ ona również zawiera furanokumaryny, które mogą jednak uczulać niektóre wrażliwe osoby. Więc trzeba podchodzić do niej ostrożnie, natomiast no, też bez przesady, to nie jest barszcz sosnowskiego. I generalnie, gdyby faktycznie rozważać ją pomylić z czymś, to myślę, że największe ryzyko powiedzmy, że jest z barszczem, ale jednak barszczem zwyczajnym raczej, gdyż barszcz zwyczajny może mieć powiedzmy, że podobny pokrój liści, natomiast jest bardziej włochaty, jest wyższy, no i ma bardziej taki zapach marchewkowy, bym powiedział, natomiast pasternak jest bardziej jak pietruszka zdecydowanie. No więc myślę, że pora wykopać jakiś korzeń, pokażę Wam, jak on tutaj się prezentuje. Mam za sobą widły i zobaczymy, co ten pasternak tutaj pod ziemią kryje. I mamy sobie takiego właśnie pasternaczka.
No zapach jest faktycznie taki bardzo rosołowy i to jest korzeń dość, powiedzmy, że no małych rozmiarów. On potrafi naprawdę być jeszcze solidnie większy, zależy po prostu na glebie jakiej rośnie. Im jest bardziej urodzajna i mniej konkurencji, tym będzie ten pasternak dorodniejszy oczywiście. Możecie go szukać na łąkach kośnych przede wszystkim, ale bywa też, że czasami się gdzieś trafi na jakimś ugorze, tak jak tutaj akurat w tym przypadku, gdzie on ma mniejszą konkurencję i może być dzięki temu większy. Musicie też uważać, jeżeli chodzi o pasternak, no na furano kumaryny powiedziałem, natomiast przy spożyciu jakiejś większej ilości, czy to też wywarze, czy to zwyczajnie nawet pieczone, czy pióre z pasternaku też można robić, bo przecież był to w pewnym sensie zamiennik ziemniaka, zanim jeszcze ziemniaki w Europie były, podobnie zresztą jak wiesiołek dwuletni właśnie, no jednak musicie uważać na jego działanie moczopędne trochę, znaczy trochę, no dość mocno zauważalne, podobnie zresztą jak pietruszki, natomiast też lekko uspokajające. Plusem też jego działania jest to, że pomaga usuwać i zapobiega w odkładaniu się kamieni nerkowych. Więc to też jest istotny element taki prewencyjny w diecie, który pomoże nam zachować zdrowe nerki. Sam wam pasternak do rosołu, do zup, pieczony, lekko osolony z oliwą. Zresztą odsyłam do mojego filmu na temat pasternaku z początków kanału. Tam bardzo długo się rozwodzę na temat pasternaka i jego też uprawy, jeżeli chodzi o kultywar ogrodowy. Także polecam szukać i spróbować kiedyś pasternaka. Mówię o tych roślinach takich, które są faktycznie raczej występujące na niżu i w większości całego kraju, nie pod ochroną, dlatego też uważam, że każdy może po nie sięgnąć. Tyle myślę, że już na dziś. Oczywiście do wielu z tych roślin jeszcze będziemy częściowo wracać. Wiele roślin oczywiście musiałem pominąć. Skupiłem się głównie na tych wysokoskrobiowych, korzeniowych, które naprawdę mogą zaspokoić nasz głód. Ale poza tym pamiętajmy, że jest też wiele roślin zwyczajnie zielnych, gdzie wystarczy je wygotować, czasem jedynie zblanszować, albo nawet zjeść na surowo i także mogą stanowić one źródło pokarmu. Pominąłem też rośliny wodne, takie jak pałka wodna, które także świetnie się nadają jako źródło kalorii, ale jeszcze pewnie będziemy do tego wracać. Tymczasem chciałbym podziękować przede wszystkim patronom, powiedzmy, którzy zechcieli mnie już po raz pierwszy wesprzeć po moim poprzednim ogłoszeniu. Dziękuję wam bardzo, jest to bardzo motywujące do dalszego działania. Postaram się nagrywać regularnie. Zapraszam was również do śledzenia w mediach społecznościowych kanału na Facebooku i Instagramie z Ziołorośli. Linki znajdziecie pod filmem. A tymczasem życzę wam spokojnego wejścia w jesień, otulenia się jak zawsze coraz dłuższymi wieczorami, żebyście znajdowali czas dla siebie i po prostu, żeby wam się przyjemnie odczuwało ten coraz częstszy zapach jesiennych liści o takim miodowo-orzechowym wręcz zabarwieniu, aby wam się przyjemnie odczuwało od czasu do czasu te dymy gdzieś snujące się z ognisk palonych być może jakichś liści, jakichś resztek ogrodowych. No i żeby wam smakowała ta herbata z korzennymi przyprawami, bo no, na tym właśnie to polega, żebyśmy celebrowali tam drobne przyjemności i dzięki temu jakoś składali swoją tą codzienność w to życie, które to no niestety mija i jesień nam o tym przypomina, no ale to jest też powód, żeby dobrze je wykorzystywać. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.